Niewymierność z mianownika z liczby 3 przez 5 pierwiastków z 15. Jeżeli w mianowniku mamy pierwiastek drugiego stopnia, wystarczy licznik i mianownik pomnożyć przez ten pierwiastek. Więc mamy w liczniku pierwiastek z 15 oraz w mianowniku pierwiastek z 15. Zwróćmy uwagę, że pierwiastek z 15 przez pierwiastek z 15 daje nam 1. Czyli tak naprawdę nasz ułamek mnożymy przez 1. Pamiętamy, że mnożenie przez 1 nie zmienia wartości liczby. Pomnożmy ułamki. 3 razy pierwiastek z 15 to są 3 pierwiastki z 15. A w mianowniku mamy 5. A następnie pierwiastek z 15 razy pierwiastek z 15. Możemy to zapisać jako pierwiastek z 15. Do potęgi drugiej. Możemy użyć tu nawiasu. Licznik przepiszemy. Natomiast w mianowniku pojawia nam się pierwiastek drugiego stopnia i potęga druga. Wiemy, że nawzajem będą się znosiły. Czyli zostanie nam 15. Jeżeli można skrócić licznik z mianownikiem, to robimy to. Skraca nam się trójka z 15 3 na 3 daje 1. 15 na 3 daje 5. Dostajemy wynik końcowy w liczniku. Pierwiastek z 15, a w mianowniku 5 razy 5 pięć daje nam 25.